Witam Was, witam serdecznie na kanale Ratuj Ryby. Bardzo, bardzo dziękuję wszystkim subskrybentom, wszystkim osobom, które komentują te filmy. Bardzo dziękuję patronom, dzięki którym właśnie udajemy się, żeby nakręcić małe łososie i drocie, które właśnie teraz, dosłownie wczoraj i dzisiaj, lęgną się w największej ilości wylęgarni z materiału, który został pozyskany w poprzednim wyjeździe na filmach wcześniejszych, które mogli się zobaczyć. Jedziemy nakręcić małe trotki i małe łososie. Będziecie mogli zobaczyć największy pewnie woreczek rzutkowy ever ryb, które u nas żyją w Polsce. Przy okazji składam Wam serdecznie życzenia z okazji nowego roku. Niech Wam się darzy na maksa. Ja zawsze mówię, że życzę wszystkim trzy razy więcej tego, co dali, dwa razy więcej tego, co zasiali. Więc tego samego Wam życzę. Jeszcze raz dziękując za wsparcie kanału przede wszystkim, że można wyjeżdżać i kręcić dla Was tego typu rzeczy po całej Polsce, a nawet Europie, bo niedługo zobaczycie film z jesiotrem z Rugi, gdzie przytrzymują potężne ryby ponad dwumetrowe, stanowiące stado podstawowe, można powiedzieć, tutaj w Europie. A teraz serdecznie zapraszam Was na film. Bardzo właśnie jeszcze jedna ważna rzecz. Niezwykle dziękując wszystkim, którzy wsparli zakup żwiru na budowę gniazd tarłowych. Sytuacja o tyle się ciekawie rozwinęła, że dołączyło się poza okręgiem oczywiście PZW w Słupsku, poza parkami krajobrazowymi, dołączyło się jeszcze miasto, które dzięki dofinansowaniu będzie uczestniczyło w projekcie i ten projekt będzie jeszcze większy. Więc przy okazji chciałbym bardzo, bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom, które wsparły zakup żwiru na budowę, no można powiedzieć, społecznych tarlisk, kontynuację budowy tarlisk dla dzikich łososi i dzikich troci w Słupi. Chcielibyśmy bardzo, żeby zrobić z tej rzeki rzekę numer jeden w Polsce, jeżeli chodzi o ryby łososiowate, a szczególnie troć i łososia oraz pstrąga potokowego. I niezwykle mnie cieszy, że tyle osób wsparło zakup żwiru. No i niezwykle mnie cieszy i jeszcze raz serdecznie chciałbym podziękować Sławkowi, który wpłacił, już nie pamiętam, za 3 czy 4 razy po 500 zł i w konsekwencji zobaczył, że jeszcze brakuje około 2000 z kawałkiem i wpłacił jeszcze raz w ostatnim dniu dokładną sumę, która brakowała do zebraniu całej kwoty 10 000 zł, za które chcę kupić żwiru i szukać jeszcze kolejnych darczyńców czy sponsorów, żeby jeszcze bardziej ten projekt rozwinąć, jeszcze więcej tego żwiru nasypać, no i przeprowadzić jeszcze dodatkowo inne prace, dzięki którym tego łososia będzie więcej, troci. Cała operacja wymaga dosyć sporego przygotowania, pozwoleń, specyficznego wjazdu, żeby nie uszkodzić bulwarów, które są tam w zasadzie w centrum miasta, się trą te ryby, więc w centrum miasta są też bulwary. Dużo, dużo jeszcze organizacji i załatwiania, ale niezwykle się cieszę, że przede wszystkim tyle osób wsparło ten projekt, że to jest, zaczyna być społeczny projekt i to jest bardzo ważne i ciekawe, że w końcu dużo wędkarzy
oprócz oczywiście wielkiego niezadowolenia z tytułu tego, co się dzieje dookoła, ale bardzo duża rzesza wędkarzy pomaga, zaczyna się interesować działaniami skierowanymi dla ryb. To jest mega, mega pocieszne i bardzo dobre, bo dotychczas wszyscy, no jak to ludzie, no oczekiwaliśmy, a mało co dawaliśmy od siebie, więc tym bardziej mnie to cieszy, że tak ten projekt się rozwinął. Mega piona dla Sławka, który ponad 4000 w sumie wpłacił, czyli prawie połowę jedna osoba wpłaciła środków. Cieszy niezmiernie to, że z tego, co zdążyliśmy się dowiedzieć, Sławek jest tam miejscową osobą, także jeszcze bardziej super, że ktoś, kto tam jest na miejscu, aż tak bardzo się zainteresował i chce wziąć udział w tym projekcie w takim właśnie wymiarze i w takiej skali. Serdecznie zapraszam za film. Dajcie komentarze, czy wam się takie filmy podobają. Jak macie jakieś pytania związane z rybami, to też dajcie, zrobimy taki film z pytaniami i z odpowiedziami, jeżeli was to interesuje. Mega, mega, mega dziękuję patronom za te 7, 14, 17 czy 27 zł miesięcznie. To mega pomaga, bo 7 zł miesięcznie dla kogoś to jest nieduża kwota, a jak się zbierze 20-30 osób, to można akurat nalać paliwa, żeby zrobić 500 km i nagrać dla was ten film. Za co wam bardzo dziękuję. Zapraszam do oglądania i do subskrypcji. Dobrze, łososie. Co? Łososie, tak. Wisienka na torcie. Wisienka na torcie. Oczywiście. I w węgarnictwie, i w rzece Supi, tak, i w Polsce. I w Polsce to są nasze łososie. No, z łososiami nie jest tak łatwo, jak z trociami i strągami patokowymi. Tutaj na jednym aparacie mamy 20 tysięcy ryb. Tutaj już tak dobrze nie jest. Czekaj, wezmę tę setkę, bo chcesz coś pokazać. Co, chcesz mi powiedzieć, że aż taka różnica jest w no, troszeczkę... opiece? Tak, jest różnica fest. No, zapraszam. Tutaj mamy łososie z pierwszego tarła. Ale widać różnicę rozmiarów, ja nie mogę. I to są łososie, które już się wylęgły 1 stycznia, jak dobrze pamiętam. I je trzymamy na zupełnie na innych aparatach, trudniejszych w obsłudze. I tutaj jak widzisz, jakieś ziarenka, to już trzeba... Okej. Tak, o, martwa larwa. Trzeba już się troszeczkę pobawić. Tak, czekaj, tutaj ciąg dalszy. Więc tam... Na tamtych aparatach, położę to. Na tamtych aparatach mieliśmy 20 tysięcy rybek na jednym aparacie. Tutaj mamy około 20 tysięcy łącznie. Widzisz teraz dysproporcje. Też zauważ. Raz, że powierzchnia. Tak, i też zauważ. Tydzień czasu różnicy. Rybki czarne z sześciowo. Zresorbowanym woreczkiem żółtkowym. Też ryby, które mają... Czekaj, te pod koniec grudnia się lęgły, te 1 stycznia. I teraz tak, te ryby też zobacz. Kolor tych, a tych, prawda? Mhm. I zobacz, jak fajnie widać, zostawiłem takiego specjalnie jednego. Czekaj. O, teraz mam, no, chwyciłem. W naturze też to normalnie występuje i tak samo w welęgarni to następuje. Jeżeli ryba jest za słaba, żeby sobie poradzić i opuści się słonkę jajową, zostaje, to nie ważne, czy w welęgarni, czy w żwirze zakopana, tam już po prostu zostaje, prawda? No i tutaj taka troszeczkę jest inna opieka i trzeba to robić wszystko ręcznie. Łuseczkę zbiera się małym wężykiem, stąd jak widzisz takie są resztki, o, tutaj resztki łuseczki. Także tutaj jest taka robota troszeczkę bardziej
żmudna, no ale czego nie zrobimy dla łososi, prawda? Pęsetką, latareczka i zaraz masz następnego, który się nie dał rady. Czekaj, złapię go, widać go normalnie. O ja. Dobrze patrzę, że to takie oczko? Tak, to są oczy. On tu próbował gdzieś się wydostać, no ale był za słaby, więc po prostu nie nadawał się do życia. No. Tak? I tu sobie gdzieś nie zamerdamy, nie zaciągniemy, tylko się bawimy. Wszystko. Tak. No ale czego nie zrobi się dla łososi, prawda? I pielęgnacja ikry tutaj wygląda trochę inaczej. Jak widzisz, one są tutaj na takich specjalnych podkładach. Dlaczego właśnie na takich podkładach? Zauważ. Tamte trocie po tygodniu już są czarne, ten woreczek jest mniejszy. Zobacz, jakie one mają wielkie woreczki. Jeszcze widzisz to? A łosoś, jak się lęgnie, nie wiem, czy gdzieś widziałeś na zdjęciu, zobacz, jakie woreczki wielkie. Potężne. Jeszcze po tygodniu już resorpcji. Łosoś jak się wylęga, to jest taka jedna długa niteczka przeźroczysta i wielki, okrągły woreczek żółtkowy. I teraz o ile trocie i pstrągi potokowe dają sobie radę na tamtych aparatach ciągle pływając, to te łososie, część z nich po prostu ten woreczek sobie urywa. I żeby gdzieś jakby zatrzymać ich te chęci do ciągłego poruszania się i zresztą zatrzymać tę wodę, która tam gdzieś pobudza ich do całego, do ciągłego ruchu. Kładziemy je na substracie. No każdy gdzieś tam jakieś tam ma swoje inne sposoby. My mamy takie, kupujemy takie specjalne substraty i one przez pierwszy praktycznie tydzień się w ogóle nie ruszają, prawda? I też chronimy je przed słońcem. Przyświecę ci. Chronimy je przed słońcem. Tak, żeby jakby zniwelować ten negatywny wpływ promieni UV. No bo one normalnie w tym momencie są zakopane w żwirze, prawda? Tak. W naturze. No i w żwirze nie pourywają sobie woreczka, bo nie mają możliwości w ogóle pływania. I żeby zmniejszyć jakby tą śmiertelność, bo około 10-20%, jeżeli byśmy trzymali na takim aparacie greckiego, czy na takim aparacie długostrumieniowym jak ten, tylko że normalnym, z siateczką czy blachą perforowaną, no straty byłyby takie około 10-20%, a jak wiadomo, o łososia to dbamy każdego, nie? Każdy jest tutaj na wagę złota. Więc one są rybkami specjalnych trosk. Łosoś, ale jaja. No łosoś, to. Dobra, nie będziemy już ich dzisiaj stresować. To ile masz łososia z tego roku? Myślę, że gdzieś koło 20 tysięcy. 20 tysięcy? Tak. To jest dobry wynik? Czy... W zeszłym roku miałem więcej. Miałem koło 40-45, z czego 35 chyba dochowaliśmy do narybku letniego. Okej. Okay. No zobaczymy, jak będzie z tym. Woda wszędzie leci. Leć. Kontrola wody. No i tak wygląda codzienna praca już tutaj. Bardzo skrupulatna, bardzo no, żmudna. Żeby te ryby mogły sobie rosnąć. Do czasu wpuszczenia. Wszystkie będziesz wpuszczał do tutaj tych wód? Tak. Mam tutaj ikrę troci, głównie ikrę troci ze słupi. Mam też niewielką partię ikry troci z łupawy, to na osobnym aparacie. I oraz pstrągi potokowe. Część tych całkowicie takich dzikusów zostawiamy, tak jak opowiadaliśmy to na poprzednich filmach, na stado tarłowe, żeby jakby te takie najlepsze geny sobie tutaj w przyszłości tych tarlaków następnych pokoleń zachować.
a reszta tych strągów potokowych, które się tu wylęgną i wyhodujemy z nich wylęki na rybek letni, może na rybek jesienny i wiosenny, zobaczymy jeszcze, czy będzie taka potrzeba. Wszystko, praktycznie 100% tego trafia do naszych wód. Aczkolwiek w tym roku bardzo dobrze nam wyszło tarło stroga potokowego. Atroci trochę mamy mniej niż co roku. Więc jest szansa, że będę miał jakąś nadwyżkę tego pstrąga potokowego. Więc mamy taką możliwość, że być może będziemy mogli komuś to sprzedać. Więc jeżeli ktoś tam będzie zainteresowany, jakieś inne okręgi czy inni użytkownicy, którzy też użytkują rzeki, to będziemy mieli prawdopodobnie, jak to wszystko dobrze pójdzie, jakąś niewielką partię do sprzedaży. Więc jakby ktoś tam chciał kupić, a to wszystko dobrze pójdzie, to zapraszam do kontaktu. Tu są troszeczkę młodsze. Wojtek na dziesiątkę jednak, wiesz, do miski będzie ładnie widać. Może było bez tej łuski, tak? Właśnie. Król wód łosoś. Zdjęcia, jak ona takie pięknie żywa i żywotna. I zobacz, jaka jest różnica wielkości tych ryb w ogóle z tą trocią, co robiłeś. I łosoś przez dłuższy czas rezerwuje woreczek żółtkowy. Duży? Tak, tak. Troć około 260 stopni dni. Łosoś 330-360. I łosoś, jak zaczynasz rozżerowywać, to jest taka ryba. To jest taka ryba. To jest ryba praktycznie 3 cm. Może nawet ponad 3 cm, bez pobierania pierwszego pokarmu mamy rybę 3 cm łososia. Dzikie jest